Dzień dobry kochani. Dzisiaj chciałam powiedzieć na temat powstawania cyst w naszym organizmie. Jaki jest mechanizm powstawania? Jaki jest mechanizm powstawania cyst w naszym organizmie? Chciałam powiedzieć również na temat suplementów, jakie podawać, ewentualnie diety również, czego szczególnie unikać. Moi drodzy, szczególnie odpowiadam na pytanie jednej z naszych słuchaczek tutaj z soboty, jeżeli chodzi o ten temat. Przede wszystkim powstawanie cyst, jajników, ale też i innych również. To jest temat przede wszystkim, zawsze wracamy do głównych kanałów wydalniczych, do jelit i to jest temat flory, mikroflory, wypróżnień, podawanie błonnika i innych tego typu suplementów, ale przede wszystkim żywieniowy. Także podajemy bardzo dużo w diecie. Warzyw 60-70%, warzywa, cebule, czosnki, inne tam jakieś takie rzeczy, pomidorki, prawda, marchewki na surowo, w tym 15-20% duszone, w zimie troszeczkę więcej, bo potrzebujemy rozgrzać wątrobę i organizm. Podajemy również dużo tłuszczy, pamiętajcie. Dużo tłuszczy, bo z tłuszczy buduje się organizm, więc one są bardzo ważne. I tych zdrowych tłuszczy oczywiście. I one też ciągną tlen do organizmu, rozrzedzają krew i jakby wspomagają dotlenianie organizmu, szczególnie omega-3, więc tutaj mam omega-3, czy nie mam? Nie mam, żeby wam pokazać, nie wzięłam, ale omega-3 koncentrat przede wszystkim, to jest bardzo ważne. klinika-zdrowienia.pl, tam znajdziecie artykuł na temat omega-3 koncentrat. W guziczkach górnych poszukajcie. Będzie też również możliwość sklep i rejestracja, jeżeli chodzi o ceny klubowe. Ale nie o to chodzi. Przede wszystkim cysty powstają z tak zwanego otorbielania infekcji. To jest tak jak perła powstaje, czyli jeżeli chcemy perłę, bierzemy małże, otwieramy kawałeczek, wsadzamy ziarnko piasku i to już jest ciało obce. W związku z tym ta małża otorbiela to ciało obce, powstaje perła. W ten sposób powstają perły. Oczywiście możemy jeszcze do wody kolory dać różne i w ten sposób mamy różne kolorowe perły. I tak powstaje perła. Natomiast mechanizm jest bardzo podobny do wytwarzania cysty w naszym organizmie. Torbiel i cysta. Witaj Wojtku, witaj serdecznie. I to jest taki mechanizm powstawania cyst, czyli otorbielanie infekcji. Mogą to być grzyby, bakterie, pasożyty. Zresztą większość naszych chorób ma podłoże właśnie infekcyjno-pasożytniczo-grzybicze. Pamiętajcie, i jakakolwiek choroba, doszukujemy się zawsze jakiejś infekcji. To jest podstawa. Doktor Clark o tym bardzo szeroko mówi. Kiedy pójdziecie do lekarza, powiecie mu o infekcjach, on raczej nie będzie w tym kierunku szedł, bo to jest mikrobiologia i to jest troszeczkę inna dziedzina. Natomiast mikrobiolodzy od razu wam powiedzą, że przyczyną jest jakaś bakteria, tak, albo kilka, albo glizda ludzka, albo lambia. Pamiętajcie, że pasożyty mają swoje bakterie i wirusy. I one też nas infekują. Te własne ich bakterie jakby infekują nasz organizm. Także jak są pasożyty, to mamy też mnóstwo bakterii, wtedy innych rzeczy. Natomiast z cystą, ponieważ jajników, ponieważ cysty są blisko, jajniki, tak, są blisko, na męskich narządach też różne problemy bywają i przyczyna jest bardzo podobna. Blisko jelit, wszystko co w okolicy jelit, jeżeli jelita są zanieczyszczone, nie ma mikroflory, bierzemy dużo antybiotyków, środki antykoncepcyjne, jakieś tam inne sterydy, inne leki, niszczymy mikroflorę i w tym momencie mamy patogenną florę, ponieważ może dorosłe osobniki zniszczymy grzybów czy bakterii chorobotwórczych, a te dobre bakterie też przy okazji, to zostaną nam przetrwalniki, pamiętajcie. Nie dość, że osłabimy układ odpornościowy antybiotykami, różnymi lekami, bo się osłabnie, toksyny wejdą w organizm, to jeszcze przy okazji dajemy takie super pole do popisu zarodnikom grzybów, przetrwalnikom bakterii różnego typu i cystom lambii na przykład, albo jajom glist. Już nie mówię o innych pasożytach, bo jest pora obiadowa. Natomiast pamiętajcie, że te wszystkie żyjątka wytwarzają toksyny i te toksyny to są ich przemiana materii, tak to jest. I te toksyny podrażniają ścianę jelita. Ściana jelita staje się bardzo taka cieniutka
i przepuszcza różne substancje, których byśmy nie chcieli w organizmie. Również infekcje, zarodniki różne czy przetrwalniki. I to idzie, krąży sobie po naszym organizmie. Natomiast te zanieczyszczenia również docierają do narządów rodnych kobiety. Mężczyźni też mają różne problemy ze swoimi narządami. W związku z tym właśnie, jeżeli ktoś się zgłasza z prostatą, jakiś problem, zapalenie gruczołu krokowego, to ja zawsze sięgam do jelita, tak? A co tam w twoim jelicie, halo? Więc ktoś mówi, o, ale to co ma jelito w tym wspólnego? No bardzo dużo, bo to jest podłoże, tak? Choroby, matka choroby. No i cysty. Czyli już mówiłam, jak się otorbiela bakteria, pasożyt. Otorbielaj. Mamy jakiś pasożyt, bakterie, organizm chce to jakoś ochronić, tak? Nasz organizm chce to jakoś zamknąć w całość. Nie może tego wyprowadzić, bo nie da rady wyprowadzić. W związku z tym tworzy cystę. Cysta, torbiel, to samo praktycznie. Cystę. I już mamy wytworzoną cystę bez otorbielania infekcji. Do tego pijcie dużo mleka, jedzcie dużo pszennych rzeczy, tworzą Wam się różne krochmale i śluzy w organizmie. Nadmiar śluzów. Oczywiście żartuję tutaj, żebyście jedli, nie jedzcie. Nadmiar śluzów pięknie się gromadzi w takich cystach. No i mamy pożywkę ekstra dla bakterii. I tak dalej, i tak dalej. Nie dotyczy to tylko jajników, ale też piersi, cysty. Czasem jest skłonność do torbielowatości po prostu przy kręgosłupie i w różnych tam miejscach. Natomiast mniej więcej na nerkach na przykład. Mniej więcej mechanizm powstawania cyst torbieli to jest taki sam, otorbielanie infekcji. O tym pisze dr Clark również, także warto poczytać, plus jedzenie nasze, czyli bakterie, infekcje, grzyby, plus jedzenie nieodpowiednie. Dlatego tak ważne jest to, co wrzucamy do organizmu. I tutaj powiem od razu, że jak ktoś przychodzi mi i mówi, proszę Pani, a takie diety gotowe to dostanę? Nie, nie dostaniesz u mnie takich rzeczy, bo ja tłumaczę o diecie, żeby daję wędkę, zasady, podstawy, co jeść, żeby być zdrowym, a nie gotowce, bo się niczego nie nauczymy z gotowców. Trzeba swoją energię dać, tak? Pomyśleć, ruszyć głową, aha, dużo zieleniny, 60% warzyw, o, jak ja to zrobię, ale jak rozrysowujemy te talerze, to zaraz, o, faktycznie, da się rady te 60% warzyw dać w codziennej diecie, super. Natomiast węglowodany to jest bardzo szkodliwe dla nas niestety, ale nie będę o tym mówić, to kiedy indziej. I słuchajcie, ja na cysty daję tak, przede wszystkim daję błonnik nopal. klinika-zdrowienia.pl znajdziecie artykuły nopalin, błonnik kaktusa, kaktus opuncja, wspaniale oczyszcza jelito, kostki jelitowe i również mamy od razu redukcję infekcji, kochani, od strony zarodników, czyli nie dość, że dorosłe pasożyty będą i bakterie wyrzucane, jak mamy dużo błonnika w diecie, to jeszcze mamy zarodniki grzybów, przetrwalniki bakterii, cysty, lambi i tak dalej, bo błonnik właśnie jest po to, żeby posprzątać, jak mop taki, jak miotełka. Także tutaj to jest bardzo, bardzo ważne, żebyście dawali dużo warzyw na surowo w diecie. Jak nie możemy na surowo, bo mamy zupę albo duszone warzywa, albo no jest zima i nie ma tych na surowo, to pamiętajcie, chociaż zielonką posypcie dużo. Dużo pietruszki, dużo koperku, jakiś takich zielonek. Seler naciowy można kupić, pokrajać drobniutko, posypać selerem, czy tam jakimś szczypiorkiem to jedzenie, żeby zawsze tego błonnika trochę było. Zjeść jabłko, na przykład, jeżeli jest taka możliwość i tak dalej. Bo czyścimy jelito z zarodników, z przetrwalników generalnie, bakterii, cysty, lambi, jajak, lis i tam takie różne, cuda i wianki, tak, dobra. I teraz mamy nopal, okej, okay. To jest nopal. Kolejna rzecz, mikroflora, nie wzięłam ze sobą, ale mikroflora, acezymes, taki produkt, MC Zymes, acezymes, piszemy. Może być acezymes plus, czyli 5 bakterii różnych plus odżywka dla tych dobrych bakterii i to mamy symbiotyk, taki nowocześniejszy preparat. Także albo acezymes bez plusa, czyli jedna bakteria. Także też podstaw mikroflora. Jak mamy mieć dobrą florę w jelicie, jeżeli zniszczymy dobrą florę swoją, bo damy antybiotyki czy jakieś tam leków mnóstwo od lekarza, jak mamy mieć tą dobrą florę? To wtedy z tych zarodników, z tych przetrwalników bakterii, zarodników grzybów rozwinie się flora patogenna. I mamy tak jak bitwę pod Grunwaldem, moi kochani. Armia wroga zwycięża, bo naszych nie ma.
Naszych tam prawie nie ma. A nawet jak się któryś wychyli, to go tam od razu dadzą mu w głowę, tak, w łeb. Pak! I już go nie ma. Tak, także naszej flory trzeba bardzo dużo i nigdy jej dość. Nasza flora jest bardzo ważna, żebyśmy ją rozbudowywali i żebyśmy dawali zdrowe posiłki. A warzywa pomagają rozbudować się naszej florze. Błonnik jest bardzo ważny do rozwoju zdrowej flory, bo błonnik sprząta wszystko. Zarodniki grzybów, przetrwalniki bakterii, cysty lambii i tak dalej, sprząta nam wszystkie infekcje, więc zanim damy zioła na pasożyty, to już mamy jelito trochę posprzątane i to jest cudowna rzecz. Ten błonnik znajdziecie również, nopal, w takim wspaniałym oto produkcie, jak Gravital, też będzie nopal, tu będzie jeszcze więcej fajnych rzeczy, bo jest mangostan, to jest bardzo ważny owoc Azji, królowa Azji, mangostin, oni to nazywają, mangostan, królowa Azji, owoc, który ma bardzo silne antyoksydanty i bardzo nam służy na wzmacnianie układu odpornościowego. Czyli mamy nopal na jelito, mangostan, mamy tutaj aloes na leczenie śluzówki, uzdrawianie, w ogóle odkwaszanie, całość jest na odkwaszanie. Mamy tutaj i gravital, graviola, jest to najwspanialsza rzecz w Ekwadorze, w Ameryce Południowej na nowotwory generalnie. Czyli sok noni i to jest wspaniały zestaw przeciwnowotworowy przy okazji. A jeżeli cysty, torbiele, to czasem nam się mogą nawet nowotwory z tego zrobić, powstać, jeżeli będzie źle prowadzona kuracja. Także jest taki zbiorowy, fajny produkt. Nopal, to co mówiłam, nopalin, mangostan, silne antyoksydanty, tam są ksantony takie, bardzo silne, żeby niszczyć wolne rodniki, neutralizować wolne rodniki w naszym organizmie. One właśnie uszkadzają komórki, mamy stan nowotworowy. Mamy tutaj aloes, pamiętajcie, również bardzo ważne, żeby naprawiać tam w środku nasz organizm, komórki i przywracać homeostazę, równowagę. I mamy graviole. Jeżeli będziecie w Peru, w Brazylii, w Ekwadorze, będziecie pić gotowe soki, prawdziwe soki z gravioli będziecie pić. Także takie świeżutkie, także to jest super. I to takie gęste, blendowane. Także mówię Wam, bo sama tak robiłam i piłam właśnie takie soki. To było boskie, przepyszne. Czyli Ekwador, Peru, Brazylia, Argentyna, Chile. Tak, tam robią takie soki z gravioli. I mamy zdrowie w kubeczku, tak, takim dużym. Natomiast my tutaj nie mamy gravioli, w związku z tym te soki możemy robić. Ale to tak dodatkowo, jeżeli już ktoś chce naprawdę super dbać o organizm i jeszcze ma skłonność, że tak powiem, do chorób nowotworowych po tych cystach. Także to cysta to już trzeba halo, to jest alarm dla organizmu. Jeżeli są jakieś cysty, to ja mówię halo, gdzie są bakterie u Ciebie? Gdzie są grzyby u Ciebie? Może jakieś pasożyty masz? Właśnie, bo to jest otorbielanie infekcji, pamiętajcie. Czyli dajemy nopal, zaczynamy od jelita, nopalin, klinika-zdrowienia.pl. Tam macie wszystkie artykuły na ten temat. Dajemy acezymes mikroflora, też tam macie artykuły. Dajemy shark eye, czyli chrząska rekina. To jest bardzo ważny produkt, zapomniany już dzisiaj, bo jest taka moda na inne jakieś tam różne K2 i tam jakieś inne wilkakory, że zapomnieliśmy o chrząstce rekina, która robi cuda normalnie z guzami, cystami, brodawkami, torbielami i tam innymi takimi rzeczami, czyli nieprawidłowy rozrost komórek. To sobie świetnie radzi. I teraz całego live'a kiedyś nagram o chrząstce rekina, więc poszukajcie. Natomiast tutaj ta chrząska rekina przede wszystkim odcina naczynia krwionośne do takiej cysty guza i zasusza te guzy czy cysty, zasusza je i one po prostu powoli się rozkładają w naszym organizmie. Znaczy, że organizm je rozłoży na czynniki pierwsze elegancko, natomiast to się nam stworzy taki dziwne coś w organizmie, lekarz nie będzie wiedział o co chodzi, coś tam jest, ale jakby nie było za jakiś czas. I za chwilę nie mamy żadnych cyst, guzów i nic takiego. I to samo dotyczy tarczycy przy okazji. My tu mówimy o cystach jajników, ale to dotyczy wszystkich cyst w organizmie, w tym również tarczycy, bo bardzo często ludzie mają taki problem. Cysty w piersi, guzy w piersi i tak dalej. Chrząska rekina idealna jest na wszelkie tego typu powiększone jakieś narośla w naszym organizmie w środku albo na zewnątrz, brodawczaki, pęcherza również. Miałam kiedyś taki przypadek, też żeśmy dawali chrząskę rekina i to było bardzo, bardzo ważne, bardzo cenne. Z tym, że diabeł tkwi w szczegółach,
Chrząstka ryki nadaje się 1 gram na 1 kg masy ciała, moi drodzy. W związku z tym, ho, 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 jaka duża dawka, ktoś powie. No niestety, ale tak. Jeżeli dajemy ileś różnych suplementów, możemy sobie pozwolić na mniejszą wtedy dawkę. Ja mówię, jeżeli są cysty, przynajmniej 12 do 15 takich tabletek, czyli 3 razy dziennie po 3, po 4, po 5, żebyśmy mieli efekt, tak? Żebyśmy mieli efekt. To samo przy mięśniakach, macicy i innych problemach, prostata, zapalenie gruczołu krokowego u mężczyzn, tarczyca, cysty, tutaj torbielki na tarczycy i torbiele w piersiach i inne też, także na nerkach też. Pamiętajcie, nie jedna, tak jak pisze profilaktyka, 12-15 dziennie, a tak faktycznie lecznicza dawka powinna być 30 i w górę, 30 takich tableteczek. 1 gram na 1 kg masy ciała to jest prawidłowa lecznicza dawka chrząstki rekina w tabletkach głębinowego. Ale uwaga, uwaga, w dawnych czasach, około 20 lat temu, była bardzo modna chrząstka rekina. I tutaj spotykaliśmy artykuły, wtedy dużo było artykułów na ten temat, spotykaliśmy artykuły na temat przestrzegające na temat chrząstki rekina w proszku, ponieważ było wielu producentów, którzy dodawali różne rzeczy do tej chrząstki rekina, albo mąkę, bo się ładnie da wkomponować, albo wapń. I teraz chrząstka rekina ma swoją cenę, jak dodamy wapń, będzie taniej, ale kto tam go rozpozna, ten wapń? Dlatego bezpieczniejsze jest stosowanie chrząstki rekina jednak w tabletkach, bo wiemy ile gram i czego i miligram tam mamy, niż w proszku, ktoś nam sprzeda proszek i my nie wiemy dokładnie, czy tam na pewno jest czysta chrząstka rekina, czy coś tam producent polski tutaj nie pomieszał. I takie były sygnały 20 lat temu, w czasopismach medycyny naturalnej przestrzegające właśnie przed tymi mieszankami. Jak to jest? Kupuje się w proszku z zagranicy ogromną ilość chrząstki rekina i tutaj na przykład firmy mogą to wymieszać sobie, nawet gdzieś tam, nie wiem, przydomowa firma, tak? Byle spełniała sanepidowskie jakieś standardy. Także 20 lat temu było to możliwe. Teraz mamy Unię, więc troszeczkę jest trudniej. Ale trzeba być ostrożnym zawsze. Ale to samo dotyczy wszystkich suplementów w proszku, bo nie wiemy do końca, co tam jest, jeżeli nie jest szczelnie zapakowane, firmowo zapakowane, a już jak kupujemy z ręki takiej, o drugiej ręki powiedzmy, że ktoś sobie sam przesypuje te proszki w pudełeczkach, to naprawdę nie wiecie, co tam jest i naprawdę można sobie nieraz zaszkodzić. Znaczy wiem, że są takie osoby, które kupują bardzo tanio różne proszki, witaminowe, ziołowe i tak dalej i bawią się w pudełeczka, przesypują pacjentom, czy to w piwnicy domu, czy to w kuchni swojej, nie zachowując żadnych sanitarnych przepisów. Także uważajcie na takie niefirmowe po prostu produkty. Także nie chodzi nawet o chrząstkę rekina, ale różne jeszcze inne. Okej, co dalej z cystami? Jakakolwiek cysta, wzmacniamy układ odpornościowy i naprawcze układy budowania kolagenu. Witamina C zawsze z flawonoidami, to Wam zawsze powtarzam, z flawonoidami. Nie czysta, nie proszkowana żadna, tylko plus flawonoidy, nie sama, nie, nie. Bo się wysika po 3 godzinach, nie macie jej, z moczem wydalona będzie. C1000+, ja taką się zawsze posługuję od lat, bo lubię duże dawki i nie bawię się w małe w ogóle, bo nie zawracam sobie głowy małymi dawkami. Natomiast, co jeszcze Wam tu powiedzieć? Garlic Caps, olejek czosnku, Garlic Max, olejek czosnku. klinika-zdrowienia.pl, tam macie wszystko, macie artykuły, macie zarejestruj się, ceny klubowe będą i macie tam jeszcze sklep, tak? Sklep w cenach klubowych, więc sobie zobaczcie te produkty, opisy. Z tym, że pamiętajcie, producenci dzisiaj piszą bardzo skromnie, nie mogą napisać, że coś leczy i nie. I mamy kolubrynę najważniejszą na cysty i na mięśniaki i cysty jajników i torbiele i tarczyce. Noni, uwielbiam go, Polinezjan Noni, uratował życie wielu, wielu moim pacjentom. Pięknie wyprowadził z chorób, z bardzo ciężkich, nawet od grobowej deski można powiedzieć. Niektórzy dostali tydzień życia i żyją do dziś od 20 lat, z marskości wątrobowej i tak dalej. Natomiast Polinezjan Noni to jest inne noni niż przeciętne na rynku. Jest liofilizowane, reszta jest pasteryzowana, to jest jedyne liofilizowane. Ja tylko biorę takie produkty, które mają enzymy naturalne, proksaronina, damna kantal, to jest bardzo ważne dla nas przy nowotworach i cystach i w ogóle regeneracji organizmu. Następna rzecz, damna kantal, czyli regulacja rozrostu komórek, to jest bardzo ważne. Też żadna cysta, brodawczak i nic tam się nam nie zbuduje niepotrzebnie.
I przy okazji guzy nowotworowej, jak już jest ten guz i nowotwór, to też pięknie sobie radzi. Wspomaga wytwarzanie serotoniny w organizmie, poprawia nastrój, to jest bardzo ważne dla uzdrawiania siebie, swojego ciała przez dobry nastrój. Poprawia stan tlenku azotu poziom, czyli rozszerza naczynia krwionośne. Więc do wszystkich komórek nam dochodzą składniki odżywcze. Pamiętajcie, to jest cudowna rzecz. Tu jest tak dużo fajnych składników działających na całe spektrum w naszym organizmie. W medycynie naturalnej, a szczególnie azjatyckiej, uważa się, że jak jest zioło, produkt jakiś, który działa na szerokie spektrum i usuwa przyczyny przede wszystkim choroby, to jest rewelacja, to jest jedna z najlepszych. W medycynie klasycznej uważa się, że tylko na jedną rzecz powinien działać lek, bo jak na wszystko, to na nic. Otóż nie wiem, skąd to się wzięło, ale to jest głupota i bzdura. Sorry. Dobre zioła działają szeroko, na szerokie spektrum, usuwają przyczyny choroby wraz ze skutkiem. A klasyczne leki działają na skutek, ale często przyczyn toksyn z organizmu nie usuną, zaparć nie usuną, mikroflory nie poprawią, serca nie wzmocnią, bo są na paznokieć na przykład, tak? Albo na oko. Więc to nie tędy droga. Oko się psuje, że tak powiem, choruje, bo ma toksyny i pasożyty i bakterie, na przykład trzeba inaczej zadziałać. Także pamiętajcie, tak to jest. Mamy sok noni, to już jest kolubryna, to jest rewelacja. Tu mamy też wszystko, bo tu mamy nopalin, nopal, kaktus opuncja, mamy zentonik, bardzo, zentonik, mangostan, bardzo silny antyoksydant, tam są ksantony. Ja mam taką stronę mangostan.pl, jeszcze utrzymuję taką stronę, nie wiem jak długo, ale jeszcze jest. To jest królowa Azji, mangostan, jest aloes, jest graviola, gravital, silnie działający na nowotwory, szczególnie w Ameryce Południowej, w medycynie peruwiańskiej. Właśnie gravital plus noni to są dwa sztandarowe produkty do wspomagania leczenia chorób nowotworowych. Gravital, właśnie graviola, przepraszam, graviola i noni, czyli tu mamy tą graviolę. Plus nopalin, nopal to jest na jelito. Tu mamy oddzielnie w tabletkach, tu mamy w soku. Na jelito, czyszczenie jelita. C1000 zawsze w każdej kuracji. Nie wiesz co podać? Podaj witaminę C w dawce co najmniej 5 gram w górę, bo to jest dopiero lecznicza. Nie wiesz co podać na cysty, torbiele, brodawczaki i inne takie narośla dziwaczne? Podaj chrząstkę rekina w dużej dawce konkretnej, nie tam profilaktyczna, bo to nie zadziała. Nie wiesz, co podać na katary, na przeziębienia, na zapalenie ucha środkowego i inne tam problemy z oczami, z zębami nawet. Jak masz zapalenie okostnej, podaj witaminę C w dużej dawce i garlic max. Dokładnie, jest mnóstwo. I szałwią wypłukaj usta. Jest dużo preparatów, które można podać bardzo fajnie i tak dalej. Tak samo torbielki w dziąsłach czasem się tworzą. Więc C1000, słuchajcie. Garlic Max, bo musimy poprzez limfę oczyścić wszystko, dlatego przy cystach jajników i mięśniakach tak samo. I podajemy jeszcze, jak są torbielki w dziąsłach, to chrząstka rekina, ok? Dobra, a jak jest paradontoza, to płuczemy sokiem noni dziąsła i dajemy C1000, wzmacniamy struktury plus z flawonoidami. Kochani, klinika-zdrowienia.pl. Jeżeli ktoś będzie potrzebował godzinnej konsultacji, 45 minut, półtora godziny, 2 godziny, zapraszam serdecznie do zapisania się tam na stronie. Macie również mój kalendarz, możecie wpisać się na konsultację. Jest to konsultacja płatna, bo niestety też z czegoś potrzebuję żyć. Mówię tu dla Was za darmo, ale każdy z nas dzisiaj potrzebuje też z czegoś przeżyć, żeby mieć chociażby na rachunki, tak, na telefon. Ok, także myślę, że się rozumiemy doskonale. Mamy też e-recepty, kochani. Tak, mamy e-recepty.zarzycka.eu. Kto potrzebuje szybko skorzystać z jakichś recept, macie tam bardzo, bardzo dużo chorób od A do Z. Kliknijcie i macie tam wszystkie produkty Calivita, jakie potrzebujecie w e-receptach. e-recepty.zarzycka.eu. EU na końcu. Także to macie wszystko dostępne. Na stronie klinika-zdrowienia.pl jest również film. Jest również film 1, 2, 3, oczyszczanie organizmu, odchudzanie, nowotwory i tak dalej.
możecie sobie też kliknąć i pooglądać godzinną transmisję na każdy temat. Oczyszczanie organizmu to jest podstawa przy każdej chorobie. Choroby nowotworowe, podstawy podstaw, tam są podane. Otyłość, no to są też podstawy podstaw, jak działa nasz organizm, jak odblokować główne kanały wydalnicze. O żylakach również, jak powstają i w ogóle nasz układ krążenia. Szukajcie tych filmów, klikajcie sobie i oglądajcie po prostu, ok? A dzisiaj było o cystach jajników i nie tylko. Chcę też nagrać w najbliższym czasie na temat niemowląt, bo ostatnio moja jedna z klientek bardzo mnie zaskoczyła tym pytaniem i informacją, którą przekazała jej położna. Szczerze mówiąc, włos mi na głowie stanął, jakie bzdury są przekazywane, ale oddzielnego live'a poświęcę taki prościutki, krótki żywieniu niemowląt za naszych czasów. I nasze babcie, matki i ja jeszcze w latach koniec 80-90, jak żywiliśmy swoje dzieciaki. Teraz to jest totalnie wszystko w drugą stronę, ale później takie dwumiesięczne dziecko nagle ma zgagę, ma refluks żołądkowy. Ja pytam się tej mamy, ale skąd? Co się stało? Oczywiście doszłyśmy, co się stało. Ale ona mówi, ale moje koleżanki też takie dzieci mają. Ja mówię, Boże, no to co świat się zmienia, czy co? Ale o tym już następnym razem, moi drodzy. Żegnam się z Wami dzisiaj już serdecznie. Kto chciałby od początku obejrzeć tego live'a, jak wyłączę się już, to można od samego początku zobaczyć, o czym mówiłam, czyli jak powstaje cysta w naszym organizmie. Cały mechanizm przyczynowy. I jeszcze jedno na koniec. Pamiętajcie, jelito ma być drożne, wątroba ma być drożna, nerki mają być drożne. Wszystko macie w filmie Oczyszczanie organizmu. klinika-zdrowienia.pl. Kliknijcie, wejdźcie sobie na ten film i zobaczcie sobie dokładnie godzinnego live'a na temat głównych kanałów wydalniczych. To jest podstawa podstaw do każdej choroby, aby wiedzieć, jak zapobiegać, profilaktyka chorób. A jak już jesteśmy chorzy, to na pewno od czego zacząć. Nie zawsze zaczynamy od tego, od samej choroby, tak, że krostki nam wyszły. Nie. Zaczynamy od środka zawsze. Przyczyny szukamy w środku. Matka to jest dziecko. Matka jest w środku choroby. Także w środku organizmu, matka choroby. Także szukamy od środka. Oczyszczanie organizmu zapraszam na tego live'a. klinika-zdrowienia.pl. Odchudzanie tam jest też oczywiście. Żylaki i układ krążenia, jak zapobiegać. I hemoroidy przy okazji. Cały opis i recepta w filmie jest podana. I nowotworowy film, tak, o nowotworach, natomiast macie e-recepty, tak jak mówię, e-recepty.zarzycka.eu i korzystajcie z tych recept. Niestety, wszystkie serwisy kosztują, wszystko kosztuje dzisiaj to bardzo drogo, 3-4 razy więcej niż jeszcze przed tym COVID-em całym. Także, no niestety, coraz mniej jest rzeczy takich, za które nie musimy płacić. Do widzenia, serdecznie życzę. Jak się szanujemy wzajemnie, to niestety, ale czasem i za konsultacje trzeba płacić i za inne rzeczy też. Do usłyszenia, do widzenia, miłego dnia.